moi kochani przyjaciele, dziękuję Wam za wszystkie lajki i komentarze, które ostatnio dostałam i bardzo, bardzo Was gorąco pozdrawiam, całuję i ściskam. Co do całowania i ściskania, to właśnie jest podobny temat. Czy pociągasz go ją seksualnie? Znaczy, czy ma na Ciebie chrapkę? No i tak, opcje są dwie, tutaj proszę jest jedna opcja, a tu jest druga. Także możecie sobie wybrać, co bardziej, jaka ilustracja Was bardziej przyciąga, co Wam bardziej się podoba, lub dla tych, co wybrać chcą razem ze mną, to bym proponowała w tym momencie, żebyście zamknęli oczy, nabrali dużo powietrza, bardzo dużo, zatrzymali na chwilę i przy wypuszczaniu poczujecie taką ulgę, taką fajną ulgę i wtedy, jak otworzycie oczy, tak zobaczycie tak świeżo, tak jak po bieganiu człowiek ma taki świeży umysł i coś powinno przyciągnąć Was. Może nie bawcie się tu tak brutalnie, po prostu, jak uważacie, kochani, ja już będę karty tasowała i będę razem z Wami wybierać, Wam podniosę, tylko troszeczkę tutaj przytasuję i się w tym momencie, gdy ja będę tasowała karty, to Wy myślcie o danej osobie, o którą chcecie spytać. Zadajcie sobie w głowie te pytanie właśnie, czy ja mu się podobam, jak mnie postrzega, jaką jestem osobą dla niego, dla niej, czy na mnie ma ochotę, czy podoba się mu, jej, moje ciało, czy pociągam go seksualnie, ją, jego. Zadajcie sobie w główce to pytanie. Ja będę, o, już są karty gotowe. Kochani, teraz Wam podniosę te karty tu. O. Na początku będziemy wybierały i wybierali trzy karty do tej opcji. Jeżeli to jest Twoja opcja, to teraz skup się. Razem będziemy to wyciągać. Czy podobasz się jej, jemu seksualnie? Czy podobasz się jemu, jej seksualnie? Druga karta. Nie wierzę, że tak wypadło. Niewiarygodne po prostu. Zerknę, czy dobrze widzicie? Dobrze widzicie. Dobra, kochani, karty położę gdzieś tutaj. Dobra, będziemy zaczynać. Pierwsza karta. Zobaczcie, akurat jest karta kochankowi. Zabawne, co? Na pewno może któraś z Was, któryś z Was zapytał o kogoś, kto jest na przykład w relacji i stąd od razu kochankowie na pierwszy rzut oka. Powiem Ci, jeżeli kochankowie, od razu ja Ci powiem, że bardzo, bardzo mu się podobasz. Mu, jej. Bo kochankowie to, wiesz co, nie pojawia się kochanek albo kochanka od tak. No chyba, że ktoś jest pijany. Bo przeważnie właśnie ktoś bardzo komuś się spodoba. I stąd wchodzi ta osoba trzecia. Ponieważ zauroczyła, dała coś, czego nie było, tak? Tutaj powiem, zobaczcie, tu jest zakochana para. Ja bym powiedziała, że zakochana para to jest ta blondynka z tym mężczyzną. Ten amorek, widzicie? Celuje tutaj prosto w nich. Ta kobieta to jest taka jakby dodatkowa ta, co usiadła, tylko tamta tak na nią patrzy. Tu jest taki jakby ktoś stał przed jakimś dylematem, człowiek stoi właśnie na rozdrożu i musi wybrać między czymś a czymś. No i czasami właśnie to są dosłownie dwie osoby. Zastanawia się między dwoma osobami, czasami musi właśnie tak jakby pozostawić za sobą nawet dom rodzinny, bo z tym się wiąże jakby kochankowie, tak? I czasami musi opuścić żonę, męża, dzieci, bo ktoś się spodobał, ktoś kimś się zauroczył. No takie sytuacje też się zdarzają w życiu. Tutaj musi ktoś dokonać jakiegoś wyboru, ponieważ ktoś bardzo, bardzo się podoba. I tutaj bez dwóch zdań bardzo mu się podobasz. Mu, jej. Ty sobie chłopcy przyłóżcie, tak? Bo tutaj to jest jakby związek, znajomość, relacja, to jest to ma w sobie ten urok, że tutaj jest partnerstwo między wami. Takie partnerstwo, że nawet gdybyście byli sąsiadami, umiecie razem postawić płotek. Ja przytrzymuję tą sztachetkę, ty bierz sobie młoteczkiem. Wiesz, partnerstwo. Nieważne, czy jesteście kolegami, czy w związku. Po prostu tu jest u Was takie partnerstwo, że super się dogadujecie. I też jest niesamowite pożądanie i seks. No, kochankowie. I nie może być inaczej. Tutaj czasami nawet pokazuje, że ktoś jest na rozdrożu, ponieważ za bardzo jest jakby skupiony na tych potrzebach ciała, na, wiadomo, na tym dosłownie pociąganiu seksualnym, tak? Tak właśnie jak w temacie jest. Bo tutaj jest czasami, wiecie co, pokazuje, że jest przełom u kogoś w życiu. Ktoś musi coś zmienić. Czasami może w tej relacji poprzedniej coś się wypaliło i teraz trzeba się zastanowić nad drugim partnerem lub bycie samemu, a spotykać się tylko czasami.
Tutaj też jest między, wiecie co, jeżeli ta osoba by na przykład nie była w związku, to jest samo to, że ty się podobasz. Tu już tutaj nie trzeba tam wsadzać jego byłych, jej byłych, tylko po prostu podobasz się bardzo, bo kankowie to już bez dwóch zdań bardzo się podobasz. I czwórka kielichów. Czwórka kielichów, powiem, że tutaj wygląda, że fajnie, wiesz, te przyciąganie, pożądanie, wszystko jest fajnie, ale jeżeli by chodziło o uczucia, to chyba niekoniecznie, ponieważ chyba ktoś tutaj nie za bardzo by chciał wchodzić w jakąś relację taką stałą. Ja bym tutaj przy tych kartach rzekła nawet, że tutaj właśnie chodzi tylko dosłownie romans. Pytasz o kogoś, kto chyba chce romansu, nawet gdybyś pytała męża, to on jest na takim etapie, że on się nie zastanawia, czy ty mu ufasz, tylko raczej bardzo skupiony jest na przyjemnościach w łóżku na przykład, bo to nawet może być relacja stała, że ta osoba po prostu jest bardzo na ten czas skupiona na doznaniach, na przyjemności, tak? I właśnie tutaj w czwórce kielichów to jest pokazane, że ta osoba jakby niekoniecznie chciała miłości na ten czas, nie jest za bardzo skupiona na takich aspektach uczuciowych, tylko na przyjemności, na doznaniu. Dosłownie jak my pytamy, ten temat tak wyszło. Tutaj właśnie, jeżeli o uczucia, to można nawet pokazać, że jest przesyt uczuć. Może ktoś się czuje za bardzo kochany, aż dziwne, nie? Niektórzy mogą powiedzieć, aż za bardzo. Jest takie po prostu zniechęcenie do właśnie do czucia sercem. Tylko człowiek był okej, poszedłby na randkę, żeby było przyjemnie tylko, dla przyjemności, tak? A nie żeby zakochać się albo rozkochać kogoś w sobie. Taki czasami jest, wiecie co, w tej karcie nawet przesyt tej miłości. Może na ten czas, to nie znaczy, że ta osoba jest taka, po prostu może ma dosyć, na przykład na jakąś chwilę. Coś go zabolało ją, jakieś różne takie niemiłe sytuacje, że sobie może pomyślała, że sobie da spokój na rok, na pół z jakokolwiek miłością. No ale przyjemności to przyjemnościami, tak? Tutaj, kochani, jest, wiecie co, jeżeli chodzi o uczucia, to tutaj jest taka umiejętność właśnie w tej karcie cieszenia się, właśnie z takiej cieszenia się z tego, co się posiada. To jest właśnie fajne. No i czy jakby na tym etapie ta osoba cieszy się. Ona by chciała cieszyć się właśnie z tego, co byście mogli oboje tutaj osiągnąć w tym punkcie, nie myśląc o przyszłości. Na ten moment, w tej sekundzie, gdzie jesteście, co byście robili? Po prostu cieszyć się chwilę, jak to się mówi. Ja bym powiedziała tutaj, że ta osoba chciałaby z wami cieszyć się momentem, czy on już nadszedł, czy dopiero zbliżacie się do niego, ale bynajmniej ona jest naprawdę na was, wpatrzona na was, tak? Skupiona na was. Tylko, że o, jeżeli chodzi o uczucia, to niekoniecznie. Może jeszcze nie teraz, a to przecież nigdy nie jest wykluczone, że nigdy. Ponieważ zobaczcie, tam dalej jest siódemka, no nie? A siódemka to przecież pokazuje karta wyborów. Może z tego powodu, że ta osoba musi jeszcze wybrać między kimś a kimś, tak? Może ona na ten moment może jedynie być w relacji luźnej, ponieważ nie ma na przykład rozwodu, nie może zamieszkać, nie może chodzić na randki, bo tak naprawdę jeszcze coś tam trzyma, jakiś papier, może ze względu na zasady nie chce tego robić, tak? Ale to nie zmienia faktu, że bardzo dla niej wy się podobacie, dla tej osoby. I tutaj na romans to ona by była gotowa już od teraz tylko. Tylko chodzi problem z tym, że jeżeli pytamy o miłość, to nie. Tutaj jeżeli o miłość nie, ponieważ ona się zastanawia, widzicie? Tutaj w siódemce kielichów, znaczy tutaj w sensie tutaj nie widać, żeby on się zastanawiał, już on się zdecydował. No ale kochani, siódemka kielichów to zawsze to są wybory. To jest dużo tych, wielkość tych wyborów, no nie? I musimy coś dokonać, a jesteśmy ciągle niezdecydowani, ciągle nie wiemy. Czasami właśnie jest niejasność nawet do czego my idziemy. Jak nie mamy jasnego celu, to trudno, żebyśmy się zdecydowali, mimo że tych wyborów jest. Wiecie, tak dużo. Na przykład jesteśmy sami, na przykład dużo jest kandydatów do nas pod oknem, stoją z kwiatuszkami, a my tak naprawdę nie wiemy, celem jest nasz tak, zwalczyć związku małżeńskiego, czy raczej się przespać z kimś jedną noc, czy raczej iść tylko na kawę, jako z kumplem. Jeżeli mamy celu, nie wiemy, to jak mam wiedzieć, jakiego kandydata wybrać? Bo wtedy nie wiemy, czy mamy się kierować sercem, który wygląda po oczach dobry, czy raczej, który jest przystojny, no wtedy nic nie wiemy. I tu jest właśnie taka niewiedza ze strony tej osoby, że ona tak naprawdę też jest niezdecydowana i nie ma jasnego celu, a wybory ma. Ma, ale ich nie dokonuje na ten moment, a powinna. Wiecie co? W siódemce kielichów, to jest fajnie do tego pytania, zobaczcie, karty się poukładały, ponieważ jeżeli tu pytamy o pociąg seksualny, to też siódemka kielichów mówi dla was, dla nas, dla ciebie, dla mnie,
o fantazjach. To też jest karta fantazji. Bo wyobraź sobie te kielichy, stoją w każdym jest coś, jest człowiek tak sobie wyobraża. Ciekawe, co tam w środku. To tak dosłownie, jakby ta osoba ci nigdy nie widziała nago i ty przychodzisz takim krokiem, takim fajnym, płynnym i ta osoba tak sobie wyobraża. Ciekawe, jak ty wyglądasz w stroju kąpielowym, na przykład, tak? To jest właśnie karta też fantazji, takiego i osnucia planów. Jak to by mogło być? No właśnie. Jeszcze celu nie ma, takiego pewnego, ale już plany są, to znaczy podobasz się, tak, pociągasz. Tutaj, kochani, w tej karcie też można by było powiedzieć, że ta osoba często oddaje się marzeniom, wyobraża sobie, jak to mogłoby być właśnie z Wami, tak? Na pewno sobie dużo myśli o Was, ale też może być tak, że ma wątpliwości co do tego. A wątpliwości to mogą być różne. Dla niektórych może być, że po prostu ma jeszcze nie ufa, dla niektórych wątpliwości, bo nie wie, co wy czujecie. No wiecie, takie różne, czy się podoba dla was na przykład wizualnie. Tutaj jest, wiecie, fantazje są, ale wątpliwości też są. Z tego powodu o bardzo wielu pewnie jeszcze tu nie jesteście na żadnym etapie tego, no bo nie ma tutaj pewności takiej, czy ta w oczach drugiej osoby, czy ona to samo czuje i tak samo na nas patrzy, jak ja na nią. No nie? I tutaj trzeba by było właśnie zdecydować się na coś, jakby całą koncentrację włożyć w to, co chcemy i wtedy może sytuacja jakoś wyjdzie, że sobie pomyślimy, czy jesteśmy dla siebie pisani. No bo tutaj powiem, ty pytasz o tę osobę, czy na przykład, czy jej się podobasz, ta osoba czuje przyciąganie do ciebie, bardzo podobasz się dla niej, no ale jeżeli nie ma między wami nic, to znaczy, że albo jesteście w związkach, albo co stoi na przeszkodzie, żeby być razem. Tak sobie się zastanawiałam. No chyba, że ty chcesz miłości, a ta osoba nie do końca chce tej miłości teraz. Może to jest problem jedyny. Tutaj powiem, że tu jest karta właśnie o ta, że są liczne pokusy. To w takim razie wygląda, że ta osoba może na ten moment chce się po prostu bawić tym życiem. Bo tutaj są pokusy, tu są kochankowie, to dość taka osoba luźno nastawiona do życia na ten moment. Raczej nie na obrączkę i kubkę, gromadkę dzieci, tylko raczej na przyjemności, ewentualnie na romans. To niekoniecznie powiedziawszy, że z wieloma osobami, no wcale nie. To nie znaczy, że jest jakimś playboyem, tylko po prostu może nie chce się wiązać niczym stałym. Ale może mieć jedną partnerkę, to nie wyklucza przecież. Jeżeli mu się podobasz, no to widzisz. Tutaj może być też oznaczać, że szuka ukojenia alkoholowego, jeżeli na przykład tej osoby nie wychodzi w jego planach, marzeniach. To też często karta pokazuje, że ktoś szuka ukojenia w kieliszku właśnie. Albo nawet odurza się narkotykami. Też ta karta pokazuje, szczególnie przy takich luźnych kartach. I do takiego jeszcze pytania luźnego. To może być jak najbardziej. Właśnie jakieś narkotyki, jakiś alkohol taki o, w tej w siódemce, bo to jest też taka karta wizjonerska i też powiem Wam, że schizofrenii, takich różnych rzeczy, także ta osoba dużo może marzyć, no nie bójcie się, nie ma schizofrenii, ale tylko Wam powiedziałam, co ona oznacza dla mnie w trudnych rozkładach, no, czasami, ale może się zdarzyć czasami, kochani, że ktoś ma właśnie jakieś takie problemy z umysłem malutkie. Znaczy schizofrenia to nie jest malutka, no ale powiedzmy, że takie różne problem, w ogóle podjęcie z decyzją i takie różne budowanie zamków na lodzie. Dosłownie. W miłości to oznacza budowanie zamków na lodzie. A wiemy, co to się skończy, jak postawimy zamek na lodzie. To tak wiesz, tutaj ta karta nie jest za dobra na ten czas, żeby tworzyć z tą osobą relacje, związek małżeński czy coś, ale jeżeli szukasz romansu, czy po prostu chłopaka do kina, czy dziewczyny na kawę i żebyście sobie po prostu luźno mieszkali, nawet żyć można. A tu już każdy musi się wiązać. Nie musi. Ty masz pracę, mieszkasz u siebie, ja mam pracę, mieszkam u siebie. Po prostu jesteśmy sobie wierni, spotkamy się tylko my we dwoje i sobie tak żyjemy do końca świata. A czy musimy koniecznie mieszkać razem? No nie musimy. Bo ta osoba może nawet niekoniecznie i chce, powiem na ten moment. A to nie znaczy wcale kiedykolwiek, że ona nie będzie chciała. Przecież ludzie się zmieniają. Nie jesteśmy krowy. Zmieniamy poglądy. Wiecie co, kochani? Skrócić, kochanie, to tak, bardzo się podobasz dla tej osoby. I czy to jest mężczyzna, czy kobieta, to już nieważne. Po prostu kochankowie, to mówią, że bardzo. To już pierwsza karta. Reszta, no to jedynie, że może uczuć niekoniecznie chce. Nie jest to osoba skupiona na miłości, jedynie na przyjemności. No, wiesz co, ja mam taki obraz wielu osób z Was, bo ja mam takie zdolności wizjonerskie. Mam obraz paru osób, waszych.
No ale nie będę mówić, no bo potem ta osoba, której nie jest jej obraz tej osoby, no to sobie pomyśli, za dużo weźmie do serduszka i na przykład się przejmie czy coś. Także, ale czuję parę osób tutaj już. Kochani, dobra, zbieramy te karty, zobaczymy, co tam ta obgryzająca serce dla niego powie. Fajne, co? Bardzo, bardzo szkodliwe. Czekajcie, tylko kartę poznę. Bardzo szkodliwe, jak serduszko będzie biło, ona je obgryzła. Karty są potasowane, to ja dla Was tu podniosę. Wybieramy trzy karty. Ok? Czy pociągasz jego ją seksualnie? Czy pociągasz jego ją seksualnie? Ok. Dobra, co tu mamy na dole? Dziesiątka buław. Książka, karta. Kochani, o matko, tutaj też. Wiecie co, żeby to było, widzisz, inne pytanie, to by inne karty były. Jak tylko o seksualności, to od razu karty takie. No zobacz, pierwsza karta tak samo. Królowa buław. Tuż jak jesteście długo zelot, chyba wiecie, co królowa znaczy. Królowa buław jeszcze w dodatku. Królowa buław przez seksowna, piękna kobieta, której żaden mężczyzna się nie oprze. To nie tylko on się nie może oprzeć, tam pewnie nikt się nie może oprzeć. Jesteś po prostu zjawiskowa. Chodzisz w sukience, tak poruszasz tymi biodrami, to po prostu wszyscy mężczyźni patrzą na te biodra. Na przykład nie patrzą tam w komputery, tylko akurat na te biodra. Tutaj, kochanie, powiem Ci, że no, mężczyzna ich sobie odwróci, ok? Będę mówiła do kobiet. Tutaj jest naprawdę atrakcyjna kobieta, która musi się podobać. Jeżeli jesteś w jego oczach kimś atrakcyjnym, kimś pełnym charyzmy, tak, energii, to co jest potrzebne właśnie do tego, do tych zbliżeń? To jest osoba naprawdę bardzo silna, często niezależna, to znaczy niezależna, nawet jeżeli jest w związku, to i tak ma swoją kasę, nie musi prosić męża o kieszonkowe czy o coś, tak? To jest kobieta, ale wiecie co, tu jest akurat w tej to jakaś nazywa płeć żeńska, tak? Płeć żeńska na stanowisku, tu nie może akurat być mężczyzna. Także dla mężczyzn zaraz tutaj coś innego ogramy, ponieważ tutaj akurat jest kobieta. Jeżeli mężczyzna, jeżeli ktokolwiek by zapytał, czy kobieta zwróciła na Ciebie uwagę, to powiem, że tutaj też. Już nawet można w ten sposób zinterpretować, że ona nawet bardzo. Bo jeżeli dla mężczyzny Ty jako kobieta, to bardzo się podobasz, a jeżeli pytasz o kobietę, to ona właśnie już bardzo jest napalona, tak będzie ta energia w tą stronę działa, wiesz o co chodzi, bo ona już tak ogniście jest nastawiona. A Ty na przykład pytająca nie musisz być ogniście, ale to nie zmienia faktu, że mu się podobasz, wiesz co mi chodzi, tak? To znaczy ta energia jest silniejsza, jeżeli ktoś pyta o kobiety. Kobieta jest po prostu naprawdę bardzo, jakoś tak... Czuje taką energię, pociąg seksualny, gdy się spotykacie, gdy Cię widzi, nie może Ciebie oderwać oczu, bardzo podoba się dla niej Twoje ciało, wyobraża sobie, byście mogli być blisko. Jeżeli pytasz o kobietę, a jeżeli Ty jesteś kobietą i pytasz o mężczyznę, to ten mężczyzna Cię tak postrzega, czy Ci się to podoba, czy się Ci to nie podoba. To właśnie o to zależy, jaka jest Twoja płeć, bo tu jest ta karta, to pokazuje, właśnie symbolizuje płeć damską. No jeżeli jest Twoja płeć damska, to nie musisz wcale mieć ochoty na romans, ale jeżeli pytasz jakiegoś mężczyzny, to on ma ochotę tą, na ten romans. Bo to jest właśnie przeważnie płeć żeńska, tak? Bo płeć żeńska, nie płeć damska. Czasami nawet na wysokim stanowisku, na jakimś stanowisku takim, że ona jest niezależna, silna, odważna i w ogóle żywiołowa, tak? I zmysłowa właśnie. Ta karta buławy mówi o zmysłowości. To znaczy, że ta osoba Cię postrzega jako kogoś zmysłowego, z dużym temperamentem, kogoś bardzo atrakcyjnego, kogoś, kto kocha życie, jest przedsiębiorczy, żądny tej władzy życia, ale też z drugiej strony ciepło, bo przecież królowa buław, buławy to jest ogień. Tutaj, o, tam macie akurat w tle, specjalnie włączyłam. Właśnie, buławy to jest ogień, to jest ciepło, gorąco, tak? Taka inicjatywa, że kobieta tu bardziej tak wychodzi z inicjatywą lub mężczyzna by chciał, żeby ona wyszła z inicjatywą właśnie. To jest naprawdę zdecydowanie z dużą siłą przyciągania. Bardzo się podobasz. Bardzo naprawdę się podobasz tutaj, jeżeli ta karta stała. Ale tam jest ósemka pentakli. Temp powiedziała, że ten człowiek, o którego pytasz, naprawdę ma dużo pracy teraz. Może jest czymkolwiek tak zajęty, że on nie może się spotykać z tobą, bo tutaj jest karta, albo wy się w pracy spotykacie,
bo przeważnie ósemka pentakli to dla mnie mówi raczej o pracy. Wiesz, uczucie też można powiedzieć coś, bo to jest przeważnie wytrwałość, takie wysiłek włożenie w budowaniu związku. Tu już by było chęć związku. Gdyby to, jeżeli nie pracujecie razem, a znacie się skądś indziej, to tu karta ta będzie oznaczała, że tu jest chęć budowania związku z tobą. To nie chcę na jedną noc czy romansu, tylko odwrotnie, przeciwnie jak tam. Tu karta pokazuje czegoś solidnego, stabilnego i właśnie być razem, tak? Tworzyć na przykład rodzinę. Ale jeżeli pracujecie razem, to tu już niekoniecznie. Może być po prostu, że znacie się z pracy, ponieważ to jest karta właśnie pracy, nadgodzin, właśnie. Może poza godzinami się spotykacie. To jest też właśnie na jakichś szkoleniach, kursach, tam gdzie jest potrzebna systematyczność, no nie? Pilność i żeby człowiek mógł po prostu zdobywać tą praktykę zawodową. To w takich miejscach możecie się spotykać lub się znać z tych miejsc. Tutaj, kochani, tu jest, wiesz co, duże zaangażowanie w ogóle z tej strony. Bo fajna karta. Powiem ci, że ta ósemka pentakli to jest taka fajna, jeżeli ktoś by chciał tworzyć rodzinkę. No bo tutaj jest takie, wiesz, że któryś z partnerów chce dużą odpowiedzialność wziąć i tak jakby ten związek chce rozwijać. To obojętnie, czy jesteście nawet jeżeli kolegami, to on ma takie, wiesz, jakieś plany solidne, no nie? Nie chce tylko czegoś na chwilę, tylko myśli już długoterminowo. Fajna karta. Powiem, że tutaj, no, my zapytaliśmy seksualnie, ale to wyszło tak przyszłościowo. No i wiecie co? Zobaczcie, tam jest Rydwan. Ojejku, tu Rydwan, wiesz co, tu między wami naprawdę szybko coś się zadzieje. Przecież Rydwan to jest, no, raptem jutro. Może coś tutaj, jak szybciutko. Jeżeli dzisiaj macie nocną zmianę, to patrzcie, żeby to nie było dzisiaj. W Rydwanie, o tamtej, tej ostatniej karcie, widzicie, tutaj pobił, ma ślad na pupie. Tutaj powiem ci, że tu bardzo jest coś aktywnego, bardzo szybko się zadzieje. Tutaj może być mężczyzna też jak najbardziej przedsiębiorczy. To może po prostu wy oboje jesteście ludźmi na stanowiskach czy coś. To jest, wskazuje na inicjatywę ze strony mężczyzny. Tutaj jest bardzo silnie. Ale kobieta też powinna być gorąca. Osoba właśnie bardzo pracowita. Taka osoba jak Rydwan, która jeździ. Na przykład jest listonoszem, dostarcza gdzieś tam wiadomości. Żołnierz też jeździ. Rydwan to też i o wojskowych mówi. No ale wszyscy będziemy mieli wojskowego albo żołnierza. To może po prostu być karta jakiejś tam wiadomości, czegoś szybkiego. Także tutaj może przez Skype'a się kontaktujecie, rozmawiacie przez kamerkę lub piszecie na Messengerze czy na WhatsAppie, bo to jest też karta wiadomości. Dużo się dzieje szybko. A jak my pytamy o teraz, czego pociągasz seksualnie, to bardzo. Bo Rydwan, to ci powiem, że tu jest jakby ktoś chciał odnieść sukces, zwycięstwo. A my pytamy ciągle, wiesz, o ten jeden temat, to ta osoba chce po prostu zwyciężyć, ale też by chciała przejść na nowy etap. Jakikolwiek jest między wami, to ta karta mówi, że ona chce przejść na drugi etap, już ten wyższy, tak? Tak jakby, żeby w życiu przyspieszyć tę sytuację, jakakolwiek ona u was jest, u każdego będzie inna, to żeby to po prostu przyspieszyć, żeby tu było więcej dynamizmu w tej sytuacji, tak? Chciałby, żeby ta osoba bardzo by pragnęła, żebyś może i ty przejął inicjatywę, ale też można się spodziewać ze strony tej osoby właśnie jakiejś inicjatywy w bardzo szybkim czasie. Tu jest, wiesz co, jeżeli jesteś samotną kobietą i pytasz teraz o mężczyznę, to ta karta pokazuje, że tu jest taka jakby zapowiedź spotkania właściwego, powiem ci, do życia, właściwego mężczyznę. I na wielu, wielu, wielu będzie to właśnie ta osoba, którą pytasz tutaj. Bardzo się podobasz dla tej osoby. Tutaj jest naprawdę duża determinacja, żeby coś mieć. Super. Karty są fajne. Mało tego, że jeszcze pociągasz seksualnie, to jeszcze pociągasz życiowo. Życiowo pociągasz. Nie, fajne są karty. Bardzo mi się podobają. No kochani, to wiecie co? Wy się trzymajcie dobrze i rozważcie swoje tutaj te karty. Co tu, kto tu by mógł. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kochani, czy tu wybraliście drugą opcję i będziecie bardziej w stronę żeniaczki szli, czy tu pierwszą w stronę romansu, bo są zupełnie dwie widzicie? Przeciwstawne? Aż dziwnie. Dosłownie takie różne, tak jakby ktoś ma dwa wybory, yin-yang i dosłownie księżyc, słońce, zupełnie dwie inne wypadły, niepodobne wcale.
Tutaj może być ktoś zawiedziony, jak chce miłości, a tu jak ktoś chce, nie chce miłości, to też może być zawiedziony, ponieważ tutaj może ktoś myśleć właśnie już, wiecie, statecznie, tak, nie każdy chce ten związek zakładać. Mam nadzieję, że może energię pomyliliście, jeżeli będziecie się czuli zawiedzeni, tak? Ponieważ powiem, że tu i tu jakby ta osoba bardzo na Was jest skupiona i bardzo jej się podobacie. No jeżeli będziecie czuli zawód, to znaczy, że może źle dokonaliście wyboru. Bo po prostu tu i tu jest fajnie, tylko dla dwóch różnych grup. Jedni ci, co szukają romansu, a drudzy, co szukają małżonki lub męża. No właśnie. Kochani, trzymajcie się. Was bardzo, bardzo gorąco przytulam. Całuję. I miejcie fajny ranek, czy tam popołudnie, zależy, który to się wgra. Papaski.